Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Szumi Mama. Mam dzisiaj do Wam do zaprezentowania grę Kogi. Wygląda na od razu tak wyjątkowo oryginalnie. Małe pudełeczko, a w środku takie coś. Wyginająca się taka kolorowa gąsienica. Co to jest? I już Wam tłumaczę. Tutaj mamy instrukcję gry. Naszym zadaniem jest odtworzenie dokładnie takiego wzoru, jaki tutaj mamy na rysunku. No i tutaj, ja już powiem szczerze, że się przygotowałam do tego. I zobaczcie, tutaj mamy gotowy taki obrazek. Widzicie, każdy z tych elementów będzie się zgadzał. Tu mamy taki granatowy, fioletowy, czerwony, żółty i tutaj też te elementy się zgadzają, a inne są dowolnie ustawiane. I tak, jest tutaj tych opcji, tych rysunków bardzo dużo. Mają różny poziom trudności. Dodatkowo mamy jeszcze drugą opcję. Zobaczcie, z drugiej strony mamy tylko dwa kolory. Natomiast nie jest to tak, że ta strona jest trudniejsza od tej. Po prostu możemy układać albo to, albo to. Jest to naprawdę fajna, rozwijająca nasz umysł, naszego dziecka zabawa. Tych kombinacji jest naprawdę wiele. Zobaczcie, te elementy ruszają się w dowolnym, jakby obracają się w dowolnym kierunku. Więc możemy je sobie w dowolny sposób tutaj nie tylko tworzyć te rzeczy, które tu są pokazane, ale też tworzyć własne, swoje jakieś różne rzeczy, różne kształty. Ja stworzyłam dla Was na przykład taki kwiatuszek, więc możemy naprawdę tworzyć różne dzieła, różne rzeczy. Powiem Wam, że nawet moja Jaśminka najmłodsza jest tą zabawką zafascynowana i też siedzi i właśnie i sobie przekłada i układa, bo nawet dla najmłodszego takie różne, taka gąsienica, to, że to się wszystko rusza fajnie i jest naprawdę bardzo, bardzo fajną zabawką. A oprócz tego ja uwielbiam zabawki, które są tak małe, że dziecko może je zabrać w podróż. Moje dzieci dosyć często gdzieś podróżują i dla mnie takie zabawki, które stanowią mały gabaryt, które mogę właśnie dać dziecku w drogę, dziecko może się czymś zająć, ma właśnie taką intelektualną, taką oryginalną zabawkę. Nasze dziecko może się nią bawić samemu. Rozwija umysł naszego dziecka na pewno i dla dorosłego również, bo uważam, że ta zabawka jest spokojnie, tu jest od 6 lat plus, ale możemy taką zabawkę podarować spokojniej nastolatkowi. Nie będzie się nudził, bo ja też jak miałam niektóre te elementy tutaj wykonać, to musiałam chwilę się zastanowić. Nie jest to wcale takie banalne, dlatego uważam, że będzie to naprawdę bardzo, bardzo fajny gadżet. A jeszcze zapomniałam Wam dodać, że jeśli Wasze dziecko ma problemy ze stresem, dzieci czasami obgryzają paznokcie, to również tego typu zabawki na pewno będą też fajnym rozwiązaniem, nawet jeśli dziecko nie jest w stanie rozwiązać tych zagadek, to samo to, tak jak ja się teraz tą zabawką bawię, właśnie nie tylko rozwija tak manualnie, ale też odciąga od takich, to tak jak te gniotki typowe, odciąga od jakichś negatywnych emocji, rozładowuje stres, właśnie takie, tego typu zabawy. Dlatego ja Wam serdecznie tą zabawkę polecam. Buziaczki, pa, pa!